Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Teraz mam na miłość bardzo zaprezentować gołębia pochodzącego od spółki hodowlanej Kostosz Żółkiewicz. I właśnie koledzy ksiądz Jerzy i Ryszard są teraz tutaj na pierwszym planie i nam o tym gołębiu opowiedzą. Proszę bardzo. Chcę powiedzieć, że długo nie zastanawialiśmy się, bo jeżeli jest taka aukcja, kiedy pomagamy dzieciom z biednych rodzin, dzieciom chorym, to trzeba na aukcję dać to, co się aktualnie posiada w gołębniku najlepszego i też tak chcemy zrobić. Chcemy ofiarować na aukcję gołąbka przelotowanego z tego roku. Pokażemy go, ja podejdę może, Ryszard, o, zobaczmy, dobrze. Skrzydło od razu widzimy, tak? Jaki numer ten gołąb ma, powiedzmy? On ma PL 0268 17 41 47. Historia tego gołębia jest ciekawa, ponieważ jest to jeden z ostatnich młodych, które przerzuciliśmy do naszego gołębnika młodych. I to gdzieś z tego, co kojarzę, koło 10 kwietnia. Gołąb był tylko w takim razie częściowo zaciemniany. Natomiast dlaczego go tak późno przerzuciliśmy? Ponieważ w zeszłym roku przywiozłem samczyka od Rainera Pytmana, syna Harley'a 2. I no nie bardzo chciał się sparować. Zimą miał jedną samiczkę, potem drugą. I w końcu dałem mu trzecią samiczkę późną o numerze 5, którą też miałem od Rainera. I z nią się szybko sparował i wyszedł jeden młody. To jest właśnie ten młody. Z tej racji, że z tego gołębia nie miałem żadnego młodego, przerzuciliśmy go i lotował w naszej drużynie lotowej w oddziale zawadzkie. No i tak się stało, że właśnie ten gołąb wylatał 5 konkursów na 5 wkładań i był pierwszy z 180 km na 4851 gołębi, pierwszy na 186 km 3991 gołębi, pierwszy na 186 km 2348 gołębi i czwarty 150 km 5325 km. Koeficjent, tak? Koeficjent ten gołąb ma 0,89. Ta grama usłyszałem dzisiaj od Karola Grabowskiego, który prowadzi nam obliczenia. No i takiego gołębia chcemy. Że, czyli ja dobrze słyszę, to jest lepszy koeficjent od tego, co mieliście złotego medalistę. Tam było 0,54 w Sport F na młode w Poznaniu. Tak, tak. Jest to lepszy wynik. Tak się stało, że ten gołąb wylatał w niełatwym sezonie, bo rzeczywiście był to trudny sezon dla nas na młode w tym roku, ale gołąb spisywał się rewelacyjnie. No i myślę, że ktoś, kto go wylicytuje, będzie z niego zadowolony. Natomiast mam nadzieję, że oczywiście po uzgodnieniu z tym człowiekiem będziemy go wystawiać na kolejne wystawy, jeżeli będzie się kwalifikował oczywiście. Także z takim wynikiem to tylko pogratulować. To jest poniżej jednego. Chcemy naprawdę ofiarować rewelacyjne gołębie na aukcję 11 listopada. Czy oprócz tego gołębia jeszcze jakiegoś będziecie mieli gołębia ze swojej hodowli? Nie, na aukcji ten jeden bezpośrednio. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia. Dziękuję.